Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Arłukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałbym w tym momencie rozpocząć nową serię kursów, czy takich podkursów dotyczących słynnego, owianego legendami edytora nodów. Może w ramach niespodzianki związanej z długim weekendem majowym, a może po prostu tak wynikało z naturalnego rozkładu kursów, które do tej pory robiłem. A więc zaczynamy. Warto wiedzieć, że nody nie są wcale żadną niesamowicie trudną rzeczą i każdy średnio rozgarnięty użytkownik Blendera jest w stanie zrozumieć, o co w nich chodzi. Po pierwsze, nody służą do wielu różnych rzeczy i pomagają bardzo wiele rzeczy poprawić, jeżeli na przykład render wychodzi nam niezbyt ostry albo za ostry. Poprawić można światło, materiały, także tryb rzeźbienia, także tekstury, no ale najbardziej słynną wersją nodów to są nody tak zwane kompozytowe, które pozwalają ustawić jakby sposób renderowania, który zachodzi w Blenderze podczas normalnej pracy. Warto też wspomnieć o takim specjalnym panelu, który znajduje się na zakładce Render, który nazywa się Layers. Otóż Layers to są warstwy. Tych warstw mamy sporo. Widać je także tutaj w oknie 3D, w dolnym pasku narzędziowym. I te warstwy mamy odwzorowane dokładnie w tym samym miejscu, tam gdzie jest scena. Te warstwy to są warstwy, które można renderować bądź nie. I one mają związek z nodami taki, że na każdej z takich warstw mogą być inne elementy i inne elementy można później w nodach brać z tych warstw i używać do przetwarzania później całego procesu renderowania. Więc o tym sobie powiemy później w następnych kursach. Jest to dosyć zaawansowany materiał. No i te kursy dotyczące edytora nodów wrzucę chyba do kategorii zaawansowane po prostu. Chociaż sprawa tak naprawdę jest prosta i nie ma się czego bać. Natomiast sam edytor nodów dostępny jest z panelu na górze, tam gdzie wybieramy sobie rodzaj widoku. Ja mam te wszystkie widoki ponazywane ładnie po polsku. Normalnie byłoby to nazwane Node Editor. U mnie to jest edytor nodów. Po prostu zmieniłem to sobie i zapisałem w konfiguracji na stałe. Edytor nodów wygląda jak taka kratkowana powierzchnia, którą można przesuwać wciskając środkowy klawisz myszy. Jest to troszeczkę podobny widok do widoku edytora UV, który zresztą jest otwarty tutaj po lewej stronie na dole i który służy jako podgląd tego, co możemy wyrenderować przy zmianach w nodach. Mamy także widok bezpośrednio z kamery i te dwa widoki będą potrzebne w przypadku jakichś takich bardziej zaawansowanych prac. Na razie zamienię sobie widok z kamery również na widok edytora UV. Mam teraz dwa edytory UV, ale w każdym z nich będę mógł za chwilę zobaczyć coś zupełnie innego. I teraz przyjrzyjmy się dokładnie temu oknu, które zawiera wspomniane nody. Jak widać, żadnego z tych nodów teraz nie widać. Oczywiście mogę to okno poprzewijać, aby sprawdzić, czy gdzieś coś się nie ukryło, ale zapewniam, że nic się nie ukryło. Tutaj jest mniej więcej środek tego obszaru, reprezentowany przez takie dwie trochę grubsze linie, przecinające się pod kątem prostym. Mamy także w tym oknie panel stanu, czy też taki pasek na dole i w tym pasku mamy trzy ważne przyciski. Pierwszy przycisk to jest takie kółeczko podobne troszeczkę do materiałów i to jest specjalny przycisk, który uruchamia panel do edycji nodów materiałowych. Materiały mogą być zrobione poprzez nody i wtedy, kiedy zajmiemy się opisywaniem renderera Cycles, wtedy te nody będą nam potrzebne. Kolejny panel to jest panel związany z teksturami. I tekstury, jak wiemy, mogą dotyczyć różnego rodzaju obiektów, mają różne konteksty. Na przykład w panelu tekstur po prawej stronie mam tylko dwa konteksty widoczne, ale nody mogą dotyczyć wszystkich trzech kontekstów. To znaczy kontekstu materiałowego, czyli tekstur nakładanych na obiekt, tekstur nakładanych na world, czyli na świat, w tło naszej sceny oraz tekstur związanych z materiałami przeznaczonymi do rzeźbienia. W każdym przypadku dla tych dwóch tekstur można dodać sobie nową teksturę lub wybrać jakąś istniejącą z listy. Teraz nie mam żadnej, bo to jest nowo uruchomiony Blender. Oprócz tekstur i materiałów, czy też nodów teksturowych, mam do dyspozycji najbardziej ogólną postać nodów, tą najbardziej rozwiniętą i to są nody tak zwane kompozytowe, compositing nodes. I te nody są teraz wyłączone, dlatego nie widać żadnego z nich na tym obszarze 2D. Aby takie nody włączyć, należy wcisnąć checkbox Use Nodes, czyli użyj nodów. I od razu po takiej akcji pojawiają mi się takie dwa dziwne prostokąty. Następny checkbox to jest checkbox o nazwie Free Unused, czyli tak naprawdę włącza on opcję usuwania nodów, które są rozłączone od ogólnego systemu i nie powinny być przetwarzane. Wtedy są usuwane z pamięci, aby zaoszczędzić pamięć. Następny checkbox to jest tak zwane polecenie o nazwie backdrop, czyli rzut oka na to, co jest w tle i to coś, ten czarny prostokąt, to jest nasza scena.
To jest taki podgląd jakby, który zaraz będziemy mogli przerzucić do edytora UV jednego lub drugiego. Mamy także opcję Auto Render oraz trzy guziki znane nam już z edytora UV. Te guziki to jest podgląd sceny takiej normalnej, podgląd czegoś takiego jak kanały i mamy także podgląd alfy. Przycisk Auto Render pozwala automatycznie renderować scenę po każdej zmianie, którą dokonamy w nodach. A więc nie musimy wtedy naciskać przycisku F12, bo cokolwiek zmienimy, będzie się natychmiast renderowało, będą się przeliczały później wszystkie nody całej łańcuchy. Czasami ta opcja może spowolnić działanie Blendera, więc na razie jej nie włączam. Backdrop mogę włączyć lub wyłączyć. Freeunus na razie nie potrzebuję, więc zostawię ten jeden checkbox włączony. Teraz w tym panelu, który tutaj mam, można robić te same operacje, które można robić również w edytorze UV. A więc na przykład można wcisnąć środkowy klawisz myszy i przesuwać ten panel tak, aby było widać wszystko możliwie najlepiej. Kręcąc kółkiem mogę te nody powiększyć, tak żeby je było widać w całej okazałości. Widać, jakie są teraz piękne, jakie są skomplikowane. Jednocześnie mogę kliknąć lewym klawiszem w taki prostokąt i go przesunąć. Wszystko jedno, gdzie kliknę, o ile nie jest to jakieś miejsce przeznaczone na coś innego, wtedy taki nod będzie się przesuwał. Mogę także takie nody przesuwać za pomocą klawisza G. Proszę zobaczyć, myszkę mam odsuniętą od takiego noda, naciskam G i ten nod się przesuwa. Mogę także skalować te nody, ale teraz to nie działa. No i oczywiście obracanie ich również nie ma większego sensu. Całą listę operacji, które można na nodach wykonać, możemy łatwo znaleźć w menu Node. I tutaj mamy coś takiego jak Rotate, Resize, ale jak widać teraz to nie działa, to się przydaje tylko wtedy, kiedy nodów jest zaznaczonych nieco więcej. Można je również usuwać, tworzyć z nimi różne, rozmaite rzeczy i to wszystko będziemy sobie później opowiadać. Nie wiem, czy wszystko opowiem, czy czegoś nie zapomnę, więc gdybym coś pominął, a byłoby to dla Was interesujące, zapytajcie się proszę w komentarzach. Teraz przejdźmy do tych nodów. Nody mogą być trzech różnych rodzajów. Tak naprawdę tych rodzajów jest więcej i są pogrupowane w pewne kategorie, które widać w menu ADD. Tych kategorii jest tutaj cała lista, ale takie główne rodzaje nodów to są nody wejściowe i nody wyjściowe. Nod wejściowy to jest taki rodzaj noda, który nie posiada z lewej strony żadnych wejść. Wejście rozumiem tutaj jako takie kropki. Są na to z prawej strony takie kropki i to są właśnie wyjścia. To jest coś, co z tego noda wychodzi. A sam ten prostokąt, ten nod, to jest specjalny obiekt, który dostarcza informacje o scenie. I ta moja scena teraz nazywa się scena. To jest dokładnie ta sama scena, którą mam tutaj. Mogę takich scen mieć więcej na liście, gdybym je stworzył. Wtedy mógłbym w tym nodzie sobie z listy te sceny wybrać. Taka scena jest następnie poprzez obrazek wysyłana za pomocą tego połączenia do noda, który jest nodem wejściowym. I to jest nod, który generuje wynik. Z niego już nic nie wychodzi. Dostaje gotowy obrazek i ten nod nazywa się Composite. Można go włączyć lub wyłączyć w panelu renderowania, tam gdzie jest zakładka Post Processing. Tutaj jest checkbox Compositing. Jeżeli wyłączę Compositing, w tym momencie te nody nie działają w ogóle. To jest tak, jakbym je wyłączył przez Use Nodes. Natomiast jeżeli są włączone, to te nody działają i wtedy obrazek, który się renderuje, idzie bezpośrednio do wyrenderowanej sceny. Jeżeli teraz sobie w moim edytorze UV zrobię render, to mogę otworzyć w tym edytorze mój render result. To jest podgląd renderowanej sceny. Mam tutaj render result. Mam także drugą rzecz, która nazywa się Viewer Node i na razie nie mam żadnego takiego noda, ale mogę zobaczyć, jakby to wyglądało w podglądzie. Tego typu opcja pojawiła się dlatego, że wcisnąłem na moment polecenie Backdrop. Mogę taki Viewer Node pokazać sobie w jednym oknie, a widok renderowanej sceny w drugim. W obu przypadkach może być tak, że będą to zupełnie różne widoki. Teraz o co chodzi z tymi nodami? Mówiłem, że są trzy rodzaje główne, a na razie są widoczne tylko dwa. Otóż takim najbardziej typowym rodzajem nodu to jest nod, który przetwarza jakieś informacje i produkuje z tego inne informacje. To jest nod, który może na przykład nazywać się chociażby tak, jak weźmy sobie gammę. Gamma to jest nod, który zmienia coś z obrazkiem, a więc obrazek, który dostaję z jednej strony, łączę go teraz lewym klawiszem myszy, zmienia jakoś zgodnie z parametrem, który mam tutaj i wysyła do wyniku. Ten wynik w tym momencie będzie miał jakiś zmieniony wygląd. Jeżeli zrobię teraz jeszcze raz render, no to widać przez moment, że nody, które mam, przetwarzają się tutaj na górze. Akurat teraz tego nie było widać. Ale powiedzmy jeszcze, co można zrobić z tym edytorem, zanim o tych nodach będę opowiadał coś więcej. A więc na początku tak, usunąłem wszystkie nody. Nie ma żadnego. Aby dodać nod, wciskam Shift A i wybieram sobie nod wejściowy, na przykład coś takiego jak kolor RGB.
Kolor RGB to jest nod, który produkuje pewnego rodzaju informacje i te informacje mogę wysłać za pomocą tej żółtej kropki jako informacja o rysunku. Na razie nie mam do czego się dołączyć. W takim razie mogę wybrać sobie z grupy Output tak zwany Viewer Node. Mogę wybrać także Composite, który był poprzednio, ale na razie niech to będzie Viewer. Widać od razu, że w oknie Viewera uaktualnił się widok, zmienił trochę proporcje. Jeżeli teraz połączę kolor, który produkuje mi mój nod RGB z wejściem noda Viewer, to w tym momencie ten szarawy kolorek, który tutaj mam, pojawia się jako wynik renderowania. To renderowanie na razie odbywa się tylko wewnątrz Blendera i jedynie dotyczy tego noda o nazwie Viewer. I teraz to, co można zrobić jeszcze z tym całym panelem tutaj, jak już wiemy, to przesuwanie nodów, ich powiększanie lub pomniejszanie, ale jeżeli nie mam na przykład tych dwóch paneli, a czasami się je ukrywa, na przykład pracuję na pełnym ekranie, to wtedy warto jest włączyć polecenie Backdrop, czy też checkbox Backdrop i mam wtedy na podglądzie to, co się pojawia w moim nodzie o nazwie Viewer. Jeżeli zmienię teraz kolor w tym moim nodzie, to Viewer oczywiście pokazuje mi tą zmianę i oczywiście widzę to także w Backdropie. Z tym, że czasami ten backdrop może przeszkadzać. Jeżeli on znajduje się na początku, znaczy na środku obrazu, jest czasami za duży, za mały, czasami zachodzi potrzeba przesunięcia tego obrazka lub jego przeskalowania. I to są takie mniej znane opcje, które często pojawiają się w różnego rodzaju forach, w tutorialach, gdzieś tam na sieci, ludzie się pytają, jak to zrobić, a sprawa jest dosyć prosta. Aby powiększyć lub pomniejszyć ten obrazek, który pokazywany jest przez node o nazwie Viewer, naciskam klawisz V. V to jest tak jakby strzałka skierowana w dół, a więc pomniejsza mi ten obrazek. Z kolei odwrotność jakiejkolwiek akcji w Blenderze to jest klawisz Alt razem z daną funkcją. No i w tym momencie teraz mogę powiększyć, a więc Alt V powiększa obrazek, a V pomniejsza. Jeżeli teraz chciałem przesunąć ten obrazek, muszę wcisnąć środkowy klawisz myszy, ale to przesuwa tylko nody i całe tło. Backdrop stoi w miejscu. Jeżeli natomiast wcisnę klawisz Alt i środkowy klawisz myszy, to w tym momencie standardowa konfiguracja Blendera przesuwa ten obrazek, natomiast u mnie ta kombinacja jest przechwytywana przez menedżer okien. Dlatego tego typu kombinacje sobie przedefiniowałem na Ctrl, Shift, środkowy klawisz myszy i wtedy mogę przesunąć ten obrazek tam, gdzie chcę. Normalnie, powtarzam, w standardowej konfiguracji Blendera to jest skrót, który nazywa się Alt i środkowy klawisz myszy. Jeżeli ktoś nie ma środkowego klawisza myszy, to jeszcze nie jest powód do paniki, ponieważ można wcisnąć klawisz N i w klawiszu N można te opcje ustawić. Mam takie coś jak backdrop, jest taki panel. Ten backdrop jest teraz włączony lub wyłączony i mam tam możliwość określenia zoomu, czy też powiększenia backdropu oraz ewentualnie przesunięcia. A więc można sobie również bez jakichś kombinacji klawiaturowych, skrótowych ustawić wszystko, co trzeba. Warto tylko pamiętać, że ten panel włącza się za pomocą klawisza N. Oczywiście mamy także panel dotyczący aktywnego noda. W tym momencie nodem aktywnym jest ten obrysowany na biało. I to jest nod RGB. Można mu nadać jakąś ładną nazwę, na przykład kolorki. I ta nazwa pojawi się w nazwie tego nodu. Mogę także z tego panelu wybierać różnego rodzaju opcje, które w tym nodzie są dostępne. Nawet jeżeli go zwinę, klikając na ten trójkąt w górnej belce noda, mogę go zwinąć i nadal mogę sterować parametrami, które ten nod udostępnia. To jest w zasadzie podstawowa informacja dotycząca tego, jak można pracować z edytorem nodów, ale to nie jest jeszcze wszystko. Wezmę na początku, pomniejszę sobie swój backdrop i teraz tak. Jeżeli chcemy połączyć dwa nody ze sobą, to należy przeciągnąć jedną żółtą kropkę do drugiej żółtej kropki. Żółta kropka oznacza wejście lub wyjście kolorowe, a więc jest to informacja RGB z kanałem alfa czasami, a czasami nie. I to jest wartość, która jest wartością dwuwymiarową tak naprawdę. Mogę oczywiście tego typu wartość wsadzić także do kropek szarych, które określone są przez jedną tylko wartość. Wtedy Blender automatycznie skonwertuje wszystkie kolory do skali szarości. Jeżeli chcę oderwać jakiś fragment noda od drugiego noda, po prostu klikam w taką kropkę, odsuwam linię, która je łączy i puszczam. W tym momencie taka linia znika. Mogę także zrobić inaczej. Mogę zaznaczyć dwa nody, a następnie nacisnąć klawisz F. Tworzy to między nimi połączenie, podobnie jak krawędź tworzy się pomiędzy dwoma wierzchołkami. Jeżeli kolejny raz wcisnę F, w tym momencie nic się już nie dzieje, ale czasami mogą pojawić się takie nody, które mają działanie wielorakie. Na przykład weźmy sobie coś takiego jak konwertery. Mamy konwersję, która pozwala rozbić dowolny kolor na jego składniki RGB oraz kanał alfa.
Tego typu rozbicie może być później złożone razem poprzez inny rodzaj noda, który te wszystkie składniki będzie razem ze sobą łączył. Jeżeli zaznaczę oba takie nody, wcisnę klawisz F, to w tym momencie łączę tylko jedno wyjście z jednym wejściem. Jeżeli wcisnę kolejny raz klawisz F, to łączę kolejne i tak dalej. Więc jest to szybki sposób na połączenie dwóch nodów, nawet wtedy, kiedy mają więcej wyjść lub wejść. Jeżeli chcę rozłączyć później te wejścia, mogę je ręcznie wszystkie poodrywać bez żadnego problemu, ale nie jest to takie w zasadzie wygodne, ponieważ jeżeli są te noty malutkie, trudno trafić, można trafić nie ten, więc czasami jest to kłopotliwe. Prostym sposobem jest wcisnąć Ctrl i przeciąć, zwyczajnie rysując obrys lewym klawiszem myszy. W tym momencie rozcinam wszystkie połączenia pomiędzy nodami, choćby ich było całkiem sporo. Aby taki nod skopiować, wciskam Shift D. Teraz mogę połączyć je ze sobą w ten sposób oraz tak. Widać teraz, że klawisz F nie działa. Jednocześnie jak naciskam klawisz F, to przez moment pojawia się tutaj w tym miejscu taki napis Compositing. Te nody się przeliczają cały czas. Więc teraz mogę je łączyć inaczej, na przykład w ten sposób. Ok? Akurat w tym momencie to wejście akceptuje tylko jedno wejście. Czasami jest tak, że mogę tutaj podłączyć kilka różnych rzeczy lub kilka różnych rzeczy wyprowadzić. No, najczęściej będziemy obserwowali takie nody, w których jest tylko jedno wejście możliwe, natomiast wyjść może być kilka. Mogę wziąć stąd coś, później stąd jeszcze coś i jeszcze coś i tak dalej. Ok? X-em lub klawiszem Delete usuwam nody i w tym momencie usuwane są bez żadnego potwierdzenia. No więc teraz pytanie, jak można wykorzystać takie nody do zrobienia najprostszego renderu? Jeżeli teraz zrobię render przez klawisz F12, to się okaże, że nie jest to możliwe, ponieważ nie mam żadnego noda wynikowego na scenie. Nod wynikowy to jest nod, który należy do grupy output, to są nody, które produkują jakieś wyjście i ten nod nazywa się composite. Jest to nod, który jest odpowiedzialny za to, że coś się wyrenderuje. Jeżeli teraz zrobię render, to oczywiście dostaję czarny obszar, ponieważ do tego noda nie włożyłem żadnego koloru. Jeżeli chciałbym cokolwiek tutaj włożyć, mógłby to być obrazek, scena lub jakieś inne rzeczy. One by się wtedy wyrenderowały. Natomiast teraz jest tylko obrazek i ten obrazek, image, to jest obrazek, który jest teraz czarny. Mogę mu zmienić kolor na jakiś na przykład zielony i wtedy mój render będzie od razu jednolitym zielonym kolorem. W ten sposób Blendera można użyć do generowania prostych obrazków jednokolorowych, jeżeli ktoś oczywiście chce. Mogę także zmienić im alfę, na przykład na 0, wtedy renderuję z alfą 0. Mogę tą alfę tutaj wyświetlić. Proszę bardzo, tutaj jest alfa. Tak klikam troszeczkę jakby nie tłumacząc tego, a to nie jest w tej chwili istotne. Natomiast żeby wyrenderować coś rzeczywiście sensownego, weźmy sobie Shift F5, scenę 3D, dodam tutaj jakąś kostkę, to potrzebuję mieć także nod wyjściowy. Teraz proszę zobaczyć, jest kostka, a renderuje się wszystko na zielono. To dlatego, że do tego noda kompozytowego, który generuje moje wyniki, nie wprowadziłem żadnych danych poza zielonym kolorem. A więc teraz mógłbym zrobić tak, że dodam sobie nod wejściowy i ten nod wejściowy to będzie Render Layers, czyli właśnie to, co mówiłem na początku, wspominając o panelu Render Layers znajdującym się na zakładce Render i gdzieś tutaj leżącym. Layers jest tu na górze. A więc Render Layers renderuje mi scenę numer 1 na razie. Ten Render Layer nazywa się po prostu Render Layer, czyli warstwa renderowania. On pochodzi ze sceny scena, no i z listy wybieram sobie tylko jeden tutaj jest. Więc teraz jak chcę wyrenderować tego typu warstwę, łączę ze sobą dwa nody. Jak zrobię render, to w tym momencie dostaję prawdziwą kostkę. To jest bardzo fajne. Co jeszcze mogę o tym powiedzieć we wstępie, żeby tak za dużo tego nie było, a żeby opowiedzieć o wszystkich podstawowych rzeczach? No wydaje mi się, że to jest wszystko z tych rzeczy, które można było powiedzieć. Możemy jeszcze zobaczyć, jak będzie się renderowała alfa na przykład. Zamiast samego obrazka, proszę zobaczyć, to jest kanał alfa wyrenderowany. Głębia, gdybym chciał zamienić ją na obrazek, proszę bardzo, tak wychodzi. Wydaje się, że wszystko jest tutaj białe, ale tak naprawdę ta głębia nie jest całkiem biała. Są tutaj pewnego rodzaju zmiany. Jeżeli kliknę lewym klawiszem myszy w ten obrazek, całkiem biały, pozornie, to wtedy na pasku stanu widać pewne liczby. Jak klikam w rogu, to widać, że zmieniają się parametry takie jak x, y i zmienia się także, nie zmienia się wartość z. Natomiast wartość z, jeżeli ją przesunę w pewne miejsce, tam gdzie jest kostka, zmienia się i to jest właśnie ta głębia. Nie widać jej teraz, ponieważ wszystko jest utopione w bieli, ale można tę głębię wyjąć i użyć na przykład do zrobienia jakiejś wolumetrycznej mgły czy tego typu rzeczy. Jeżeli używamy jakichś filtrów, które zmieniają nasz surowy render na drodze do noda kompozytowego, to wtedy takie nody
Można obsługiwać jeszcze dodatkowymi kilkoma skrótami klawiaturowymi. Weźmy na przykład sobie jasność i kontrast. Jest taki nod, który zmienia jasność i kontrast. Jeżeli chcę, aby ten nod połączył się i wszedł w miejsce pomiędzy tymi dwoma nodami, to w tym momencie musiałbym połączyć image z wejściem, no i image z wejściem. Jest to sposób, który działa. Natomiast mogę zrobić również taką opcję, że wystarczy tylko, że złapię za ten nod i położę go na krawędzi, która łączy dwa inne nody. Jeżeli wejście i wyjście są do siebie dopasowane i jest to image, to w tym momencie te nody się połączą i mam go wstawionego już w to samo miejsce. Mogę zrobić jego kopię przez Shift D i wstawić kolejny raz, jeżeli chcę. I tworzy mi to taki cały łańcuch nodów, które przetwarzane są od strony lewej do strony prawej. Aby usunąć taki nod, naciskam klawisz X, ale to oczywiście zrywa mi połączenie pomiędzy nodami. A więc, aby takiego połączenia nie zrywać, pokażę to jeszcze raz, jak go tutaj wstawię. Naciskam zamiast X-a klawisz Ctrl-X. Ctrl-X usuwa noda, ale zachowuje połączenie. Czasami następuje potrzeba oderwania tego noda, wyjęcia go i usunięcia z tej ścieżki, na której on stoi. Natomiast czasami jest tak skomplikowany i kosztowało jego ustawienie tyle wysiłku, że szkoda byłoby go usuwać. Dlatego jest sposób na jego oderwanie i połączenie tych dwóch linii, które są pomiędzy nodami. Robi się to za pomocą klawisza Alt D. Jak zaznacza ten nod, naciskam Alt D. W tym momencie mogę go stąd oderwać, zabrać, a połączenie zostaje zachowane. No więc tego typu trzy rodzaje zachowań można wykorzystywać i trzeba dodać bez żenady, że ta opcja Alt D została dodana właśnie w tej wersji Blendera. Wcześniej jej nie było. Więc jeżeli wersja Blendera, z której korzystacie, jest troszeczkę starsza, np. 2.62, to klawisz Alt D prawdopodobnie nie będzie działał. Teraz, aby pokazać, jak te nody działają, warto zwiększyć troszeczkę na przykład jasność naszego obrazka, podkręcając troszeczkę brightness. Teraz, jeżeli zrobię render, ten obrazek jest trochę jaśniejszy. Można otworzyć sobie jeszcze tutaj na przykład edytor UV, wyświetlić sobie render result, zrobić slot 2 i na slocie 2 wyrenderujemy sobie oryginalny obrazek. No i widzę, że ten jest trochę jaśniejszy, a ten, gdybym chciał go pokazać ze slotem pierwszym, będzie troszeczkę jaśniejszy. Zaraz zobaczymy, czy to widać. No, trudno mi powiedzieć, czy jest tutaj jakaś zmiana, więc na razie ustawimy tą jasność na dużo więcej i widać od razu, że w dwóch się zmienia. Myślę, że to przekonuje Was, że te nody działają. Myślę, że to jest wszystko w tym tutorialu. To jest dopiero wstęp. Będziemy sobie później omawiali dokładnie te wszystkie nody w różnych zastosowaniach, a później będzie czas na robienie jakichś ciekawych materiałów, być może Cycles, no i cokolwiek jeszcze nam będzie się chciało, że tak powiem, opowiedzieć. Jednocześnie tego typu materiał zakończy cały kurs w tej wersji podstawowej i będzie czas, aby przejść do tak zwanych zastosowań. A więc proponuję czekać, zaglądać na stronę, interesować się. Następne tutoriale już wkrótce. Dziękuję i do zobaczenia.